Halo, halo. Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Mikut i witam was serdecznie w Chaos Sleeperze. Dawno nie było. Dzisiaj porobimy sobie kilka misyjek. Pamiętacie, poprzednio sobie udało nam się zrobić, odnowić chałupkę i sprzedać ją za grubą kasę. Może nie za grubą, ale za wystarczającą. Przypomnijmy sobie ten jakże zacny wyczyn sprzedany. Ten dom to był to chyba ten? Nie, to, ja, przepraszam, to był ten. Spalony dom. Spalony dom został sprzedany za 130 tysięcy. Kupił go pan Erko, Rafael Erko. Cerowaliśmy coś innego, ale gościu chciał, więc co ja poradzę. 66 tysięcy na plusie mieliśmy z tej chałupy, więc myślę, że nawet bardzo fajna rzecz. Kolejne chałupy czekają do kupienia, to będą na kolejne streamy, ale na razie zbieramy pieniądze, moi drodzy, i mamy kupę nowych wiadomości. Jak widzimy, mamy lokum dla gracza i to mnie bardzo interesuje. Mamy bunkier, mamy też kilka nowych zadań, jeśli chodzi o ogródek. Więc myślę, że zaczniemy sobie od lokumu dla gracza, czy od ogródka. Trzeba ściąć drzewa, plac zabaw i barbecue i substraty do nalewek zamiast kwiatów. Brzmi to ciekawe, ale mnie interesuje to, moi drodzy. Lokum dla gracza. Jestem graczem, więc chętnie się zajmę tym wyzwaniem. Hej, odziedziczyłem dom po babci, moja żonka jest przeszczęśliwa, uwielbia taki klasyczny babcin styl. Ja mniej, ale cóż, niech jej będzie póki co. Domek trzeba trochę wysprzątać i wymienić parę mebli i wyburzyć kawałek ściany między salonem i kuchnią. Postanowiliśmy, że na górze rządzić będzie ona, a ja zaadaptuję sobie piwnicę. Marzy mi się taki wypasiony pokój gracza. Fajnie by było, jakbyś mi go wyposażył, taki wiesz, na full. Wypaśny komp, monitory, wygodna kanapa, liczę na ciebie, pozdro Tommy. Tommy, I'm your man, mój drogi, I'm your man. Już się biorę zabudować, to jest ten domek. Jaki on słodki ten domek jest, bardzo, bardzo uroczy, zobaczcie, no jest śliczny. Zacznijmy sobie od tego, co mi mówiliście w komentarzach, więc wyczyścimy sobie wszystkie tutaj właśnie, o, te jakże to piękne, śliczne, mówiąc inaczej, chwasty. Dzięki temu będziemy mieć troszeczkę więcej punkcików, jeśli chodzi o właśnie nasze umiejętności ogrodnicze, co jest spoko, ale patrz, to będę chyba robił w stanie śmierci. Nie wiem, czy jest jakiś prostszy sposób, żeby to zrobić, ale na razie zróbmy tak, jak jest. Przynajmniej przód. Potem się, wiecie co, może najpierw tutaj przód sobie sprzątnijmy, a potem się tym zajmiemy już na spokojnie. Jak widzimy, mam tutaj wszystko pokazane na mojej minimapie, więc myślę, że mogę spokojnie sobie to pozbierać. Tutaj coś było, pod jakimś stoję jeszcze. Tutaj coś powinno być. Tutaj jest jakiś żółty, tego chyba to jest to. A, nie, tu są jeszcze jakieś kwoty. W ogóle ich nie widać, one są tak pochowane. Tu jakieś krzaki powinny być jeszcze, ale już jakoś ich nie widzę. Dobra, na razie olejmy to, zostawmy co jest, tutaj jest trochę posprzątane. Przynajmniej to trzeba ściąć, tak po prostu na bezczelam, podejrzewam. Wtedy będzie dobrze. Tu jakieś są właśnie, o, są te chwasty. Gdzieś tutaj jest, ale nam chodzi o pokój gracza. Nie, ja tu nie będę teraz robił ogródka, prawda, tylko ja chcę zrobić ten pokój gracza. Więc na razie sobie to zostawmy, póki co. Tutaj widzimy, wszystko już jest ładnie wyrwane. Tu jeszcze zostało kilka krzaczków, proszę bardzo. I tu za ten jeden, który gdzieś mnie irytuje, bo nie mogę go znaleźć. Halo, gdzie jesteś? Ty krzaczku. Dobra, tam olejemy. Jest, w sumie tu ładnie wygląda, moim zdaniem. Wbijamy do środka, o kurna. No, troszkę tutaj, no, wygląda to tak, no dobrze. Tu jest jeszcze te piwnice, to na końcu robimy. To na końcu, moi drodzy. Tutaj pokoje są w porządku. Zamknijmy ten i wchodzimy tutaj. Tutaj chciałbym trochę poczyścić, bo no, faktycznie jest brudno. Wyczyścić zabrudzenia 0%, więc bierzemy nasz mop do czyszczenia i czyścimy. W ogóle patrzcie, jaka fajna ta. Jaka fajna kuchenka. Taka w zabudowie, w szafce. Naprawdę, to jest, wygląda to dosyć ciekawie. Tu poczyśćmy. Czy wyczyszczone? Tak, modyfikuj układ pomieszczenia. On by chciał tutaj zniszczyć to, żeby było przejście. Więc, no, pan chce, sługa musi. Pytanie, czy to jest... która ściana, czyli jeszcze jedną obok mogę zburzyć. Dobra. Tą. I tą. I tą też. O to chodziło. Teraz tylko na górze. Najlepsze zadanie, moi drodzy. Zawsze to lubiłem. Pyc. No, tu wszystko, tu jeszcze został kawałek, tu już pospadało i chyba tutaj jeszcze został kawałeczek, którego zaraz powinniśmy się pozbyć. Proszę bardzo, i jest zrobione. Pan chciał, no zrobiliśmy, elegancko. I tu widzę jeszcze kilka zabrudzeń, posprzątajmy to, bo nam się tutaj nie podoba, znaczy im się nie podoba. I teraz tak, umieść przedmioty, pokój dzienny z aneksem kuchennym. A, tu się od razu sam nazwał, bardzo fajnie.
kanapa archaik i fotel archaik, umiesz przedmioty, a usuń przedmioty, czyli mam to usunąć, czyli oni nie chcą tego prawdopodobnie, czyli to usuwamy i to usuwamy, za to chcą wiszący telewizor i narożnik kanna. Dobra, to zróbmy tak, coś czuję, że to będzie trzeba delikatnie przesunąć, więc zróbmy sobie na razie tutaj to. Wstawmy sobie ten telewizor, co oni tam chcieli. 2,5. Myślę, że tu będzie dobre miejsce na ten telewizorek. Potem sobie postawimy właśnie wspomniany wcześniej, przesunięty przeze mnie delikatnie stolik. A tutaj walniemy sobie tą. Czy to wszystko w porządku jest? Jest. A tu jest w ogóle gniazdko na telewizor, zobaczcie. Coś ciekawe. No, jakoś sobie tam pociągnął ten kabelek. No i ten narożnik kanna, który wygląda tak. Myślę, że taki będzie spoko. A, czyli oni chcą w drugą stronę jednak. Czyli mimo wszystko, że tu ma być narożnik, a tam ma być... No dobra, to zróbmy tak, jak oni by chcieli. Tylko jak to zrobić? Czekajcie. Tu jest włącznik do światła. Czy tu się w ogóle ten telewizor zmieści? To mnie ciekawi. No, mógłby... No nie wejdzie. No nie ma bata. Nie ma bata, żeby tu się zmieścił ten... Zróbmy tak. Lampkę przesuńmy. Zgubmy sobie ten narożnik. Kup teraz. Cyk, postawmy go, no ale to jest bez sensu w ogóle, żeby go tak ustawiać. On by był dobry tutaj właśnie, to on by był dobry tutaj. Czyli ten stolik przesuńmy może, o. Ten obrazek, powiedzmy, na razie idzie gdzieś tutaj. Zaraz go sobie przesuniemy z powrotem. Tu idzie telewizor, czy on tu się zmieści w ogóle, gdziekolwiek? Nie, nie zmieści się, więc zróbmy tak. Światełko, to sprzedajmy. Nie mogę usunąć, a lepiej tego nie ruszać, czyli oni chcą tam już na stałe być. No dobra, to przesuniemy może ten kinket niech będzie tutaj i teraz może się zmieści telewizor. Myślę, że... O, właśnie, nad włącznikiem, proszę, no tak chcą, no co ja poradzę. Stoliczek idzie tutaj, obok idzie lampeczka, proszę bardzo, gdzieś tutaj na przykład postawmy tą lampeczkę. Oni sobie pewnie to zmienią, ja tu jeszcze będę kombinował, proszę bardzo, tu jest lampeczka. Przy tym trochę się klipuje z... Może właśnie, żeby się nie klipowała, to sobie obróćmy w tę stronę. O. A tutaj postawmy ten narożnik. Myślę, że to będzie dobra rzecz. Hop. I pytanie, czy on tu się zmieści. On tu się w ogóle nie zmieści. Ludzie kochani, co wy tu w ogóle kombinujecie? O, ale jak to wygląda w ogóle? No jak to wygląda? Halo. No przecież to jest absolutnie bez sensu moim zdaniem. No ale dobra, no tak chcą. Pan chce, sługa musi. Pytanie, czy mogę sprzedać przed ten kaloryfer. No tu jest to... Ja bym to sprzedał w pypę, że tak powiem, zostawił, ale oni tego, no tak chcieli, tak? No to... Nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Tak naprawdę. Czekajcie, zróbmy jeszcze tak, że spróbujmy sobie przesunąć to. Ja tu miałem robić pokój dla gracza, a nie bawić się w jakieś kurna kanapy, które oni sobie ustawili takie duże, którymi się nie da nic zrobić. Podnieśmy to. Postawmy ją tutaj, w tę stronę. Zobaczmy, może się uda coś wykombinować. Nie da się, bo za mało miejsca postawić ten przedmiot, bo stoi ten stół jebitny. Dobra, postawmy ją sobie na razie tutaj. O. Czy ten stół da się przenieść razem z krzesłami? Nie. Niestety. No na razie jest lipa, moi drodzy, bo nie mam za bardzo co z tym zrobić. Absolutnie. Bym sprzedał ten kaloryfer po prostu i postawił ją tutaj, tą kanapę w rogu. No ale no... Ona jest po prostu za duża. Ona jest za duża, ta kanapa. Więc nie bardzo wiadomo, co z nią zrobić. A gdyby tak... Czekajcie. Krzesełko. O. Stół. Postawmy trochę inaczej. Postawmy, żeby stał tak. O. Teraz tak. Jedno krzesło z tej strony. Postawmy. O. Będzie włożone. Drugie krzesło z tej strony. Proszę bardzo. Trzecie krzesło z tej strony. I czwarte krzesło z tej strony. Trochę przesunąłem ten mebelek. Może będzie dobrze. I teraz tak. To. Hop, tak. O, właśnie. I teraz się zmieści. O. I teraz to ma sens, bo to bierzemy tutaj. O, to bierzemy tutaj. Kable się pociągnie, nie ma problemu. I obrazek wraca na swoje miejsce. Proszę bardzo. No i jest. No i się zmieściło. Da się? Da się. Plus przydało mi się trochę to pomalować, ale widzę, że już... Że nie bardzo chcą.
Może jakąś framugę wstawimy. Są jakieś framugi na przykład w sklepie? Tak z ciekawości? Framuga. Framuga. Nie ma framugi, są tylko drzwi. Dobra, oni tego nie chcieli. Nieważne, jest pokój skończony. Zrobiliśmy elegancko. Jest, a jeszcze tylko tą lampeczkę, żeby było. Postawmy ją sobie o w tym miejscu może. Może nawet tu możemy postawić. O, w sumie, żeby była. O, proszę bardzo. Niech se stoi. Ciasno, ale własno. Idziemy dalej. Tutaj usuń przedmioty. Pokój dzienny. Szafa, sofa, grenadę i łóżko peony. To jest to chyba, tak? Tak mi się zdaje. Sprzedajmy to. Pyc, łóżko i sofa. Pyc, poszła. Umieść przedmiot podwójne łóżko elegance. Elegance, France. Niech będzie, proszę bardzo. Nie będę się bawił w jakieś kolory. O kurna, duże bydle, ale dobra. Jest, elegance. Elegance, France, krzywo stoi ten. W ogóle jak wiszą te obrazy? Kto to wieszał? No dobra, nieważne. Zrobione. Ja się nie będę tutaj udzielał. Łazienka, łazienki, nie trzeba robić nic. Jakie mam jeszcze zadanka? Posprzątaj śmieci, wyczyść zabrudzenia. O kurna, tu będzie dużo roboty. To zrobione. Teraz trzeba zrobić ten pokój. Ten pokoik. Więc gdzie to może być? To mi nie ma już wyjścia. Pewnie coś na dole podejrzewam. Cyk. To ciężko teraz się chodzi. Cyk. Dobra, tu jest chyba wejście główne, tak? Tu jest wejście główne. Tu już byliśmy, tak? To jest kuchnia i tą kuchnię ogarnęliśmy. Dobra, więc teraz chyba nam zostaje. Tu też jakaś malutka taka pralunia. I tu też. Dobra, bijemy na dół, moi drodzy. Może tu są... O Jezu. Może tu są dwa pokoje, bardzo możliwe. No tak, tu są dwa pokoje. Więc bierzemy się za czyszczenie. Patrzcie, ile tego tutaj jest. Dobra, tu czyścimy. W rogu też. Elegancko. Proszę bardzo. Cyk. Posprzątaj śmieci. Tu zrobię jakieś śmieciule. Cyk. Posprzątane. Dobra. Jest zejście do naszej jaskini męskości. Pyc. No, trochę tutaj tego jest, więc posprzątajmy wszystko. Zacznijmy od śmieci. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. To wszystko idzie precz. To wszystko idzie precz. Trochę tego tu jest. Nie wiem, co tu babcia robiła, ale widać, że ma jakiś taki swój mały magazyn. Usuń przedmioty, regał garażowy. Jeden, drugi, trzeci. Proszę bardzo. Wyczyść zabrudzenia. Niech będzie. Poczyśćmy to. Tam jeszcze widzę na górze. O. Jest, wszystko czyste. No i teraz, mój drogi, jakąś tu zwalne jaskinie męskości, to się normalnie popłaczesz. Zobaczysz, jak to będzie zajebiście wyglądało. Tutaj wszystkie jakieś śmieci. Okej, okay. Wszystko jest elegancko. Teraz pomaluj kolorami szarość i szara mgła. No dobrze, a co z tym? To mnie ciekawi, to wszystko. Jakiś ten wiatraczek, nie wiatraczek, mogę to sprzedać? Nie, on to wszystko chce mieć tutaj. No dobrze. Na razie to postawię tak, że to postawię sobie na środku. To też, żeby było, no postaw się, moja droga, tak, i ta szafencja też, tu będzie trzymał swojej gry prawdopodobnie. O, okej, okay. Są dwa gniazdka, wszystko jest. Czy ja to muszę jakoś chyba gładzią robić, czy nie, nie mam pojęcia. Dobra, zobaczmy co tam, jakie są kolory. Szarość, to będzie jeden kolor i szara mgła, niebieski. Jak to zrobić? Dobra, zróbmy sobie tak, że trzy ściany w jednym kolorze, w niebieskim przykładowo, a reszta w szarym, czyli przy drzwiach. Czy to wystarczy, żeby tylko pomalować? A, od razu kryję cegłę. O, mam nową umiejętność, bardzo się cieszę z tego powodu. Zaraz ją sobie odblokujemy, ale najpierw pomalujmy wszystko jak jest. Czyli bezpośrednio na cegłę, kto by na to patrzył. Cegła też jest spoko, nie ma problemu. O, chodź, tutaj pomalujemy cię jeszcze w tej strony. I z tej strony też, elegancko, elegancja, Francja. Nawet nie dużo farby, chyba będę, zużyję pewnie dwa, podejrzewam dwa te, dwie puszki na te, na to wszystko. Chociaż może się w jednej zamkniemy, ale wątpię. Myślę, że się chyba nie uda w jednej zamknąć, okej. Okay. Nabieramy, chociaż ciur dwie, może i styknie. Hop. Cyk. Może i styknie. Czekajcie, może się uda. O. I ta jeszcze jedna. Czyżby było? Tak, uda się. Aha! Bardzo, brawo ja. I teraz to sprzedajemy. A, zróbmy sobie tą umiejętność, która nam wpadła.
ulepszenia przy malowaniu. Została tylko jedna, moje zdanie. Malowanie szybsze o 85%, więc mamy wszystko. Malowanie mam... A, tutaj jeszcze miałem. Jeszcze zużycie farby. Kurde, to mogłem wziąć. Ale w sumie bez różnicy tak naprawdę. Zobaczmy, czy te farby to takie szybkie. Uhuhu. Zapierdziela jak mały samochodzik, faktycznie, więc jest spoko. Dobra, pomalujmy sobie teraz tutaj z tej strony. O. Tutaj. O, i jeszcze zostało nam jedno tak naprawdę miejsce. Hop, 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 hop. Ha! Pomalowane! Proszę bardzo, ślicznie to wygląda, powiedzmy. Dobra, biurko gamingowe. Gamingowy fotel, gamingowy komputer, obracany monitor ROPS, podświetlana klawiatura, gamingowa myszka, sofa ORG i lampa i coś tam jeszcze. Więc na razie zróbmy tak. To przestawmy tutaj. No, to, bo będzie nam potrzebne miejsce. Obróćmy sobie to. To postawmy sobie nawet tutaj. Już można postawić w rogu w sumie. O. I zróbmy, zacznijmy od komputera. Zacznijmy od komputera. Zadanko. Uhuhu, ale tego chcę. Gamingowe biureczko, moi drodzy. Takie brązowe, nie, myślę, że szare będzie spoko. Takie ładne, szare biureczko. O, proszę bardzo. Tu będzie sobie streamował gościu, więc może nawet postawić je tak. O, tu będzie miał ścianę do streamowania. Więc tu będzie stało to biureko komputerowe. Gamingowy komputer, a może najpierw krzesło. Krzesło weźmy tak, żeby było w kolorze ściany. Podobne. Proszę bardzo. O, co tak dziwnie? Czemu tak dziwnie było? O. Cyk, krzesełko jest. I teraz tak, zróbmy dalej. Komputer elegancki. No, ma być kolorowo, tak? Teraz to wszystko musi być zawsze kolorowo, więc postawmy go sobie gdzieś tutaj, na przykład. O, niech stoi obok niego. O, proszę bardzo. I dodatkowo jeszcze monitor. Monitor obracany. Proszę bardzo. Cyk, elegancko. Co tam jeszcze byś chciał? A, dwa monitory, tak? Z tego co kojarzę. Lampa piszący. Tak, dwa monitory. Czyli tego możemy delikatnie, nawet tutaj delikatnie, o tak obrócić. A tego zróbmy z tej strony. Czyli będzie strumyk plus pomocny monitor. O! Ho, ho, ho! Pięknie, ślicznie. Dalej. Klawiatura. Klawa też kolorowa. Ma się świecić jak psu oczywiście. Będzie pod spodem. O, tutaj elegancko. Jeszcze nie kończymy, oczywiście, że nie. Myszka kolorowa, a jakże, proszę bardzo, pyc, myszeczka tutaj idzie, sofa, a jeszcze kontroler, tak, kontroler, jakim zrobimy kontroler, będzie taki męski, zróbmy taki męski, różowy, pomarańczowy, różowo-czarny, o, nie róbmy mu siary, będzie czerwony z szarymi budzikami, o, patriotyczny, proszę bardzo, cyk, kontrolerek, proszę, idzie do ciebie, a dwa chcesz kontrolery, dobra, to żeby odróżnić, na drugi będziesz miał, a będą takie same, będzie miał dwa kontrolery takie same, żeby nie było przypału. Co dalej? Co to jest? Dwa takie przedmioty, lampa sufitowa. Okej, zróbmy czarną, kup wiele. Tu będzie jedna i tu będzie druga. Myślę, że to powinno wystarczyć. Nawet można trochę delikatnie, poszaleć troszeczkę z kształtem tych lamp. Zobaczcie, takie, o, takie fajne lampeczki. Myślę, że będzie spoko. Co tam dalej chcę jeszcze? Co to jest? Kolumna głośnikowa standard. Aha, to są jakieś głośniki. To nie, czekajcie. Jak to wygląda? Sofę. Rzućmy sofę. Pomarańczowa myślę, że tutaj się fajnie zda. Chociaż myślę, że taka niebieska bardziej, albo taka szara. Niebieską weźmy. Będzie taka bardziej pasowała do wszystkiego, że tak powiem. Tu będzie ta szafa stała. O, proszę bardzo. Ta szafeczka może pójść tutaj gdzieś. Tu będzie wiatraczek. Wiatraczek sobie przenieśmy na róg, żeby go tutaj chłodził, jak będzie robił strumyki, tak? O, będzie miał robić strumyki, to będzie miał tutaj wiatraczek. Tutaj połóżmy sobie ten stolik. Myślę, że się fajnie tutaj zmieści. I to coś, nie wiem, gdzie to można postawić. Nie mam pojęcia. Jest to tak duże, że szok. Zróbmy tak, tutaj szafkę. O, tutaj to coś, taką szafencję. I teraz co on tam jeszcze chciał? Telewizor, oczywiście, że tak, proszę bardzo, wiszący telewizor dla cię. A, i tu możemy dać drugi kontroler, tak to powiem. O, proszę bardzo, tu będziesz miał dwa kontrolery wtedy. O, właśnie, tu będziesz miał normalnie pecety, a tu będziesz dla plebsu miał konsolę. I tak ma być. O, proszę bardzo. Tylko jeszcze konsola by się przydała, nie? Proszę bardzo, jest konsola Fez, nie ma problemu. Dla ciebie, o, proszę bardzo. I co tam jeszcze by chciał? Pan, kolumna głośnikowa standard. Chciałby takie dwie.
dwie takie kolumny. Tylko co z nimi zrobić? Jak je tutaj postawić? Tu będzie stała jedna, a obok postawimy tutaj z tyłu drugą. Obok komputera. Będzie miał głośniki przy praktycznie przy nosie. Tylko nie wiem, jak tam wejść, więc na razie postawmy tak. O, proszę bardzo. Plus głośnik FES wiszący. Nie jest taki od drewna, raczej bym wziął taki szary, by był dobry, albo czarny po prostu. O, taki. I to może wisieć? Nie, to musi już też leżeć, więc... No dobra, zróbmy sobie tak, że tu będzie stał jeden w pokoju w rogu, a drugi będzie gdzieś tam sobie z drugiej strony, na przykład na kanapie. Da się? Nie. Na dole. Będzie sobie grał przy sofie. I na koniec jeszcze kolumna głośnikowa, która będzie gdzieś w tym miejscu. Elegancko. Powiedzmy, że to nie jest super mega fajny ten pokój, ale mi się podoba. Czy są jeszcze jakieś zleconka w tym zadaniu? Nie, wszystko zrobione, moi drodzy, więc tutaj wychodzimy sobie na zewnątrz i myślę, że nasz kolega będzie zadowolony. Przychód 75 tysięcy, myślę, że to jest nawet niezła kwota, chociaż chyba spodziewałem się troszeczkę więcej. Plus ten ogródek jeszcze bym trochę poszalał, więc może zaraz dobędziemy. Pytanie, czy ja w ogóle muszę to jeszcze zdobywać w tym ulepszenia? Garden. Jeszcze trochę mam, nie dam. Więc próbujemy wbić ten jeden poziom, przynajmniej, żeby było. I wtedy będziemy mogli bezpiecznie się oddalić z tego miejsca, bo tu już nie ma co kombinować z tym ogródkiem. To znaczy nie jest za bardzo potrzebny, więc myślę, że będzie spoko. Cyk, 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 cyk. Dobra, wiecie co? Darujemy sobie. Pytanie, ile jeszcze mi brakuje? Jeszcze troszkę, dobra. Jeszcze troszeczkę i aż mi wpadnie poziom, więc to spróbujmy. Spróbujmy sobie to wbić. Ile damy radę. O, o to mi chodziło. Dajemy sobie szybszą panie widoczne kretowiny na minimapie. Nie, łopatka. I tyle. Moi drodzy, kończymy to zadanko elegancko. Pyc, 75 tysięcy. Myślę, że spoko. 100% wykończone, więc myślę, że jest dobrze. I możemy zrobić sobie szybko jeszcze zadanko z ogródkiem. Nie myślę, że nie będzie problemu. Trzeba ściąć, a może z tymi drzewami coś. Mam na działce drzewa. Tu będę miał, o właśnie, zróbmy to, bo nie mam chyba jeszcze przy sobie aksa tak zwanego, czyli siekiery. Mam na działce drzewa, zasadził je mój dziadek. Porosły i porosły, aż wyrosły tak, że na działce brak słońca. Roślinki pod nimi nie chcą rosnąć, a mi się marzy kwietny ogród i opalany na tarasie. Potrzebuję ściąć chociaż dwa z tych drzew. Mogę ci na pomoc, jeśli marzy mi się takie małe oczko wodne przy tarasie. Aha, czyli Katarzyna już kombinuje, ale dobra, Kaśka, nie ma problemu. Ja ci tu obskoczę wszystko elegancko, a rozliczymy się potem przy tak zwanym hot coffee, tak? Przy gorącej kawie. No dobrze, odblokowujesz nowe narzędzie. Siekiera, dobra, siekiera. Co mam tutaj zrobić? Ogród w ogóle bardzo ładny, podoba mi się strasznie. Jest elegancki. I tutaj będzie chyba trzeba ściąć te drzewa, tak? Tak, dokładnie. Zetnij drzewo 2, zakop i napełnij oczko wodne. No dobrze, ścinamy. I jedziemy. Raz, dwa. Wiecie co, może z tej strony walnę, bo nie chciałbym, żeby drzewo się spieprzyło na... Żeby drzewo się spieprzyło się na dom. Dajesz, malina. Jedziesz. Jedziesz, malina, ciśnij. Muszę na około? Tak, muszę chyba naokoło. Kinder! O kurde! Dobra. No, poszło. Poszło w cholerę. No to jest ciekawe. To było ciekawe. Bytnijmy ten pień. No i teraz to. To muszę jednak z tej strony walić, że tak powiem potocznie. Prawie, że mnie dobiło. Straszna praca. Dobra, to jest bardziej z tej jeszcze. Bardziej z tej. Leci! No, teraz to dobrze trafiłem. Do sąsiada. I teraz uwaga. Bul, 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 bul. Ta animacja jest straszna. Dobra, wybieramy. Wszystko jest, dobra. Udało się. To będzie szybkie zadanko. Zakop i napełnij oczko wodne. Dobrze, no to poproszę to oczko wodne. Takie malusie? No dobrze. No nie jest duże, ale myślę, że się spodoba. Na środku zróbmy takie coś. O, proszę bardzo. Włóż oczko wodne. Kopmy. Hop. No, kopaj. Kopaj, kopaj, mój drogi. Kopaj, kopaj to oczko. Jeszcze głębiej, to chyba wszystko. Włóż oczko. No proszę, przysyp ziemią. Aha, no dobra, może być tak. No takie malusie, ale dobra, napełnijmy to oczko. No, siku, 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 sik. I już. 1500 takie zadanie. A ile mnie kosztowało to oczko, tak z ciekawości?
Oczko wodne, czekajcie, oczko wodne, 300 zł. No to ja takie interesy, ja lubię takie interesy. Dobra, ścięte drzewa, moi drodzy, no, nowe urządzenie, narzędzie, oblokowane, oczko wodne jest, pani Katarzyna będzie zadowolona. Właśnie, moi drodzy, idę się z panią Kasią rozliczyć, a z wami się żegnam i słyszymy się w kolejnym odcinku z Housekeepera, więc nie patrzcie, na razie, pa. Halo, halo, pani Kasiu, skończyłem.